Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś taki poradnik bardziej vlogowy dla osób, które zastanawiają się, czy w ogóle warto kupić rower szosowy. Ja od razu powiem, że dla tych, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, no tutaj nie dowiecie się niczego nowego i w zasadzie wydaje mi się, że jeżeli jeździcie na szosówkach, no to od razu powiecie, tak, zdecydowanie warto taki rower kupić. I ja jeszcze na początek powiem Wam, dlaczego no jeżdżę teraz na rowerze szosowym, ale no ktoś ostatnio się mnie pyta, Łukasz, dlaczego Ty nagrywasz, jeździsz na takich wąskich oponach, czy właśnie na szosowym, czy na swoim rowerze na kodżakach, ale nagrywasz w jakichś takich no, leśnych odmętach, w takich miejscach na gruntowych drogach. Powiem Wam tak, ja no, bardzo chętnie nagrywałbym gdzieś przy jakiejś asfaltowej drodze, ale tam jeżdżą samochody, jest głośno, nie można sobie na spokojnie gdzieś stanąć i się skupić na tym, co się mówi. Także ja jestem bardzo niedaleko asfaltu, no ale specjalnie zjechałem gdzieś trochę do lasu, żeby spokojnie z Wami porozmawiać i Wam opowiedzieć o rowerze. I na początek dwa słowa o tym, czym różni się rower szosowy od chociażby crossowego, fitnessowego, gravelowego roweru. Pierwsza sprawa, która oczywiście rzuca się w oczy, mamy to też w gravelu, ale jest to wyznacznik taki najlepszy, najważniejszy roweru szosowego, jest to, że mamy kierownicę typu baranek. Zazwyczaj są tutaj też klamkomanetki. Jeszcze czasami można spotkać gdzieś w tych tańszych modelach manetkę do zmiany biegów tutaj na kierownicy. W starych rowerach szosowych, tych no, produkowanych raczej przed 1990 rokiem, manetki do zmiany biegów mamy tutaj w tym miejscu na ramię. Druga sprawa, która wyróżnia rower szosowy, są to oczywiście cienkie, wąskie opony 23 mm, 25, czasami 28, teraz do tych nowszych również da się włożyć. I również to, że ten tylny trójkąt ramy jest bardzo kompaktowy. Zobaczcie, tutaj miejsca na jakąś dużo szerszą oponę już za bardzo nie ma. Co prawda akurat Betwinie, z tego co wiem, można włożyć jakąś szerszą oponę, nawet bliżej 30-32 mm. Postaram się to jeszcze kiedyś sprawdzić. Natomiast raczej standardem jest od 23 do 25-8 mm. Czasem można jeszcze gdzieś węższe opony czy szytki do takiego roweru założyć. Dzięki temu rower jest szybszy, szybciej przyspiesza, jest zwinniejszy. Czy można jeździć na nim szybciej? No tutaj, jeżeli chodzi o same opony, tutaj no, są różne dyskusje na ten temat, ale wydaje mi się, że też, a na pewno czuć różnicę pod kątem przyspieszania w takim rowerze. Kolejny wyznacznik, który różni rower szosowy od chociażby górskiego, jest to napęd. Tutaj w tym akurat przypadku mam korbę 52-36, mamy w rowerach szosowych też na przykład 50-34, albo też większe są tarcze 53-55. Natomiast z tyłu kasetami jest różnie, tutaj od 11-23 rozstaw czasami w tych zwłaszcza trochę tańszych rowerach z geometrią typu Endurance, czyli takich bardziej powiedziałbym rekreacyjnych, wygodnych, turystycznych rowerach, znajdziemy też kasety 11-30, 11-32. No wiadomo, w rowerach górskich jest ten rozstaw zębatek na kasecie dużo, dużo większy. Może być nawet 11-40, 42 spokojnie do roweru górskiego założymy. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę biegów, tutaj wiele osób, nie mając wcześniej w ogóle styczności z rowerem szosowym, zastanawia się, jak się w ogóle zmienia biegi na takim rowerze. Tutaj ta klamkomanetka tak wygląda tajemniczo. Jeżeli chodzi o system Shimano, w tych trochę droższych klamkomanetkach wygląda to tak, że no hamujemy przyciągając klamkę do siebie, natomiast biegi zmieniamy albo dużą dźwignią, tutaj na, z tyłu na lżejsze przełożenia i tutaj mamy małą dźwigienkę, która zrzuca biegi na cięższe. W tańszych klamkomanetkach wygląda to tak, że mamy dużą dźwignię i tutaj obok jest jeszcze taka mała dźwigienka do zrzucania biegów. Jest to bardzo wygodne, bardzo intuicyjne, nie ma się tutaj naprawdę czego bać, spokojnie możemy sobie czy w górnym chwycie, czy tutaj w dolnym chwycie spokojnie dostęp jest do klamkomanetki. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie i zazwyczaj osoby, które się mnie pytają, jaki rower kupić, jaki rower wybrać i pokazują mi takie, no nie oszukujmy się, tanie rowery, niedrogie rowery szosowe, gdzie właśnie manetka do zmiany biegów jest tutaj, czy już w ogóle w jakichś archaicznych rowerach tutaj. Zazwyczaj jednak odradzam tego typu rowery. Warto postawić na klamkomanetki. Tak jak mówię, są bardzo wygodne i też jednak zwiększają nasze
bezpieczeństwo, ponieważ mamy cały czas możliwość trzymania ręki tutaj, zmiany biegów, ale również hamowania, także nie będzie takiej sytuacji, że przekładamy rękę, aby zmienić przełożenie. W tym momencie będziemy chcieli przyhamować, no i no nie będzie to takie proste. Natomiast największą zaletą rowerów szosowych, moim zdaniem, jest właśnie kierownica typu baranek. Dzięki niej mamy możliwość jazdy w bardziej aerodynamicznej pozycji i czy nawet w górnym chwycie, jak już się siedzi, i tak siedzę już o wiele lepszej pozycji niż miałbym siedzieć wyprostowany, jak na moim chociażby fitnessowym rowerze. Także już tutaj na łapach, jak się siedzi, już jest o wiele mniejszy opór powietrza, natomiast schodząc do dolnego chwytu, tutaj już w ogóle czuć nieprawdopodobną różnicę właśnie w niższym oporze powietrza i no, widać to właśnie, skąd się ta trudność jazdy na rowerze właśnie bierze, że to nie tylko opór tarcia, przyciągania ziemskiego, ale właśnie w dużej mierze opór powietrza. Oczywiście no, są te węższe opony, same ramy są zazwyczaj robione bardziej aerodynamicznie, nie są nastawione na aż tak dużą wytrzymałość jak rowery górskie, są bardziej nakierowane na aerodynamikę, ale mimo wszystko możliwość zajęcia tej bardziej pochylonej i niekoniecznie niewygodnej, ponieważ właśnie w rowerach typu endurance czy tak czy owak siedzi się naprawdę wygodnie, nie ma tutaj z tym jakiegoś większego problemu. Jakiś czas temu moja dziewczyna pierwszy raz siadła na rower szosowy, była taka dość niepewna, zastanawiała się, jak sobie poradzi, jak sobie da radę, no i okazało się, że poradziła sobie naprawdę super. Jeszcze jedna kwestia, po co w rowerze szosowym stosuje się większe tarcze z przodu? Nie tylko dlatego, żeby jeździć szybciej. Oczywiście tym bardziej wytrenowanym osobom, kolarzom zawodowym, no te twardsze przełożenia 50, 53, 55 na korbie są zdecydowanie potrzebne. Jeżeli są w stanie odpowiednio szybko kręcić tylko korbą, to jak najbardziej się przydają. Natomiast wiele osób, które zaczynają swoją przygodę z rowerami, ja też kiedyś ten błąd popełniałem, myślą, że im większa tarcza z przodu, tym będziemy mogli jechać szybciej. No ale moi drodzy, na tarczy 44 czy nawet 48 jesteśmy w stanie te 30 parę, 40 parę kilometrów na godzinę spokojnie osiągnąć. Tutaj nie potrzeba wcale większej tarczy. I opowiadałem o tym w odcinku o kadencji. Natomiast po co się to robi w rowerach szosowych? Tak jak mówię, zawodowcy to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, tutaj mamy, tak jak już też mówiłem wcześniej, mamy dużo mniejsze opory powietrza i ja kiedy jadę teraz tutaj na wypłaszczeniu, trzymając dłonie i przechodząc później do dolnego chwytu, nagle okazuje się, że są dużo mniejsze opory powietrza i jest mi potrzebne w tym momencie twardsze przełożenie, żeby starać się utrzymać to samo tempo, co jadąc tutaj na górze. Także właśnie dlatego chociażby te korby kompaktowe mają 50 ząbków. Wydaje mi się, że to właśnie ta różnica 48-50, ona niweluje spokojnie różnicę w oporze powietrza, który na rowerze szosowym jest mniejszy. I teraz jeszcze dwa zdania o tym, jakie są wady rowerów szosowych. Powiem Wam tak, na pewno trzeba patrzeć przez te pryzmat tych wad, no, że to jest taka po prostu cecha, no, trzeba się do tego przyzwyczaić, że rower szosowy mimo wszystko będzie, oczywiście, że będzie mniej komfortowy niż rower crossowy czy rower górski z szerszymi oponami, z amortyzatorem czy z pełną amortyzacją. To wiadomo i nawet jak teraz jadę na oponach 25 mm, napompowane są do 7 barów, to akurat ta opona tyle daje, ale są opony szosowe, które można napompować i więcej. To jest oczywista sprawa, że na wszelkiego rodzaju nierównościach, jakichś dziurach w asfalcie, no nie będziemy przez nie przejeżdżać tak jak na 2 czy 2,5-calowej oponie z roweru górskiego. Tutaj trzeba jednak się liczyć z tym, że ten rower mimo karbonowego widelca, czy nawet jeżeli ktoś będzie miał karbonową ramę, no jednak będą te wstrząsy trochę bardziej odczuwalne. Z drugiej strony może się przejedzie przez nie szybciej, więc nie będziemy ich tak długo czuć. Druga sprawa, to też jest kwestia, że nie jest to wada, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli macie jakieś plany turystyczne, chcecie zrobić sobie z roweru szosowego taki krążownik, przejechać się gdzieś dalej z sakwami,
no to mało jednak modeli szosowych ma możliwość założenia bagażnika, przynajmniej do tych fabrycznych otworów. Bo oczywiście można kombinować gdzieś do osi i do zacisku od spornika siodełka, można próbować taki bagażnik zamontować. Także odpowiadając na tytułowe pytanie, czy warto kupić rower szosowy, oczywiście mogę powiedzieć, to zależy. Jeżeli szukacie tylko prędkości, to powiem Wam szczerze, że często wystarczy tak naprawdę zmiana opon na trochę węższe, na takie, które dają możliwość napompowania do wyższego ciśnienia z bardzo delikatnym bieżnikiem, czy w ogóle jakąś gładką oponę. Natomiast plusem roweru szosowego jest to, że mamy tą właśnie bardziej aerodynamiczną pozycję, mniejsze opory powietrza i to daje nam możliwość uzyskania jednak większej prędkości czy większego przyspieszenia. Na takim rowerze jeździ się zupełnie inaczej. Jest on mniej uniwersalny niż chociażby rower crossowy czy fitnessowy. No, za to jednak daje tą większą przyjemność z jazdy po no, najlepiej gładkim i równym asfalcie, ale jeżeli dobrze dobierzecie opony, dobrze dobierzecie ciśnienie, to również po takim trochę gorszej jakości asfalcie. Okej, teraz Wy jeszcze dajcie znać w komentarzach, na jakich rowerach jeździcie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad rowerem szosowym? Czy macie takie plany, żeby sobie taki rower kupić? Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!